Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Dzisiaj mam dla Was rozpakowanie naprawdę fajnego cacka rzeczy, której rozpakowania sam nie mogę się doczekać. Mowa tutaj o najnowszym chłodzeniu od firmy Be Quiet. Jest to Dark Rock TF, czyli Top Flow. Bardzo fajne chłodzenie, już z takiej najwyższej półki i cenowej, i jakościowej. Ceny przy okazji sprawdzicie sobie w opisie filmu. Natomiast chłodzenie bez wątpienia warte swojej ceny. Przynajmniej w teorii, ponieważ sprawdzimy to sobie w testach, będziecie mogli dokładnie zobaczyć, co to chłodzenie potrafi w akcji, a dzisiaj przyjrzymy się mu dokładnie, rozpakujemy, zobaczymy, co jest w zestawie, z czym jest kompatybilne i tak dalej. Zapraszam Was do oglądania. No dobrze, więc przed nami naprawdę spore pudełko z najnowszym coolerem od firmy Be Quiet. Seria Dark Rock, czyli seria najwyższa dla najbardziej wymagających użytkowników i też do najbardziej wydajnych procesorów, czyli do takich jak mój Intel Core i7-4790K. Jak widzicie, mamy tutaj rysunek tego modelu. Jest to Dark Rock TF, skrót od top flow, czyli po prostu przepływu powietrza w górę, z góry. Bezkompromisowa cisza i wydajność. Oczywiście w przypadku zasilacza Be Quiet miałem już okazję się przekonać. Teraz pora sprawdzić ten cooler. Mam tutaj też wentylatory Silent Wings, które powinny w testach wypaść dobrze, ale oczywiście to sobie zmierzymy. Mamy też specyfikację, maksymalnie 26,7 dB. Oczywiście mierzone jest to w warunkach laboratoryjnych, ja tego nie jestem w stanie odtworzyć, natomiast zmierzymy to w stosunku do hałasów mojego tła. Ale to oczywiście w recenzji. Dwa wentylatory Silent Wings o średnicy 135 mm, czyli dość duże wentylatory. Bardzo duża wydajność chłodzenia. Dwa zestawy radiatorów, zresztą widać je na zdjęciu, to sobie zobaczymy, i kompatybilność z procesorami Intela oraz AMD. Jak widzicie, ten cooler jest w stanie schłodzić także procesory o poborze do 220 W, czyli nawet taką podkręconą i7 bez problemu, przynajmniej tak to wygląda w teorii. Teraz tak, na boku mamy jakieś informacje plus nagrody dla serii Dark Rock, jest tego naprawdę sporo. Jeśli chodzi o informacje po polsku, mamy tutaj chociażby taką wskazówkę, że jest to kompaktowe chłodzenie do obudów ograniczonej przestrzeni. Zobaczymy, jak faktycznie się to sprawdzi, ile zajmie miejsca. Praktycznie niesłyszalna praca, ekstremalna wydajność. Generalnie wszystko, z czym kojarzy mi się Be Quiet, ale testy to nam potwierdzą lub nie. I mamy opis tej całej kolumny, wentylatory, izolacje przeciwwibracyjne, aż 6 mm heat pipe'ów, czyli tych rurek cieplnych odprowadzających, pomagających odprowadzić ciepło z procesora, oraz też 6 zakończeń heat pipe'ów, co też pozwala rozładować to ciepło. No i podwójny radiator. Mamy też troszeczkę specyfikacji, zobaczcie sobie to z bliska, wymiary całego chłodzenia, waga 810 g, czyli naprawdę dość spora cegiełka. Materiał wykonania aluminium i kompatybilność z Intelem podstawki 115X, czyli 1150, 1155, 1366, 2011. I AMD mamy tutaj AM2+, AM3+, FM1, FM2. Potem macie też dane od wentylatorów. Maksymalna prędkość obrotowa to 1400 obrotów. Też rysunek sześciopolowego silnika napędzającego te wentylatory, czy ciekawa sprawa. Ale dobra, powiem Wam tak, na opakowaniu dużo informacji, ja sam nie mogę się doczekać i pewnie Wy też, aż rozpakuję to cudo, zobaczę na własne oczy ten naprawdę duży, sądząc po opakowaniu, cooler. Więc rozpoczynamy. Otwieramy. Pierwsze, co tutaj mamy, to jak widzicie, wentylator. A może i nawet dwa, już się do tego dobieram powolutku. Dobrze, czyli na razie mamy jeden. Widzimy szybko okiem, zobaczcie, wentylator taki trochę oversize. No, bardzo klasyczne dla Be Quiet'a nacięcia. Odpowiedni kształt tych łopatek, żeby zapewnić przede wszystkim ciszę, ale też wydajność tego chłodzenia.
i mamy czteropinowe złącze na wtyczce. Kabelek dość krótki, natomiast w eleganckim oplocie, jak widzicie, solidnym. Następnie instrukcja, czyli montaż do systemów AMD Intela. Z tego co widzę, chyba mamy tutaj backplate, czyli tak, jest backplate, czyli element, który trzyma chłodzenie też od drugiej strony płyty głównej. Jak to dokładnie wygląda, zobaczycie w czasie montażu. I już, moi drodzy, widzę chłodzenie, za chwilę rzucimy okiem. Ostatnia rzecz, która pozostaje w kartoniku, to drugi wentylator, również tej samej wielkości. No, przyznacie, że naprawdę urodziwe bliźnięta. Fajnie to powinno się sprawdzać. Dwa wentylatory plus takie radiatory, to jest po prostu coś. Tylko zobaczcie jedną rzecz. O, zobaczcie. Nie mamy tutaj nałożonej pasty przez producenta. Bardzo dobrze, moim zdaniem. Ja tam wolę zawsze własnoręcznie nałożyć pastę. Ok, zdejmujemy zabezpieczenie. I tutaj w miejscu jednego z wentylatorów mamy zasobnik z akcesoriami prawdopodobnie. Za chwilę wrócimy do tej wielkiej wieży. No i zobaczmy. Mamy tutaj mocowania. Mamy też coś takiego, czyli możemy sobie zamocować jeden wentylator, możemy dwa. Jeśli zamocujemy dwa, to możemy to podpiąć sobie do jednego gniazda na płycie głównej. Mamy też mocowania do wentylatorów, czyli rzecz oczywiście obowiązkowa, przydatna. Pasta termoprzewodząca i backplate. Powiem Wam, że backplate swoje waży, naprawdę solidny kawał metalu. No i to by było na tyle. A teraz rzut oka na ten sam cooler. Powiem Wam, że troszeczkę podobny do tego ochłodzenia, które mam w tej chwili, chociaż tam jest jeden wentylator na topie, tu będą aż dwa. No i zobaczcie, mamy sześć zakończeń tych rurek cieplnych. Jak się przyjrzycie, one idą tutaj przez cały górny radiator aż do końca. Mamy faktycznie gumowane elementy antywibracyjne, bardzo fajnie. Rurki nie są co prawda najgrubsze, widywałem grubsze w chłodzeniach, natomiast zobaczcie, jest ich aż 6 i ich powierzchnia, ich długość jest naprawdę ogromna. Zaczynają się nam tutaj, no już zobaczcie, aż tutaj z tego mniejszego radiatora wychodzą, idą tutaj i przechodzą przez cały radiator główny. Więc naprawdę ogromna powierzchnia odprowadzania ciepła. Nie dość, że jeden duży radiator tu, to jeszcze pomocniczy, mniejszy, też całkiem duży, z bardzo fajnym logo Be Quieta na szczotkowanym aluminium. Zobaczcie, jak to się pięknie świeci, jaką to ma strukturę, fakturę, bardzo fajnie. Naprawdę seria Darkrock to nie są tanie chłodzenia, natomiast ta jakość wykonania to jest po prostu bajka. Zobaczcie, tu ponownie aluminium, wszystko w ciemnych kolorach i mamy tutaj też oczywiście wypolerowaną na gładko powierzchnię, która zetnie się z naszym procesorem, ale oczywiście nie bezpośrednio, lecz za pośrednictwem pasty termoprzewodzącej naturalnie. Dobra, więc to by było na tyle. Pierwszy rzut oka na to dość masywne, naprawdę duże chłodzenie mamy za sobą. No cóż, powiem Wam, że ja po prostu nie mogę się doczekać, aż zamontuję je w komputerze i sprawdzę, co potrafi. Za jakiś czas wracam do Was z recenzją, natomiast w międzyczasie będziecie mogli także podejrzeć, jak to cudo montuję w moim komputerze. Tak więc wypatrujcie kolejnych filmów ze sprzętami marki Be Quiet. W międzyczasie zapraszam Was też na mojego Facebooka, gdzie dużo się dzieje, oraz zaglądajcie codziennie na kanał, ponieważ też tam dużo się dzieje. Pozdrawiam Was, cześć!